człowieku. Wygłasza oświadczenie polityczne pan poseł Ziobro. Pani nie poniesie bardzo dziękuję. Pan premier Donaldowski mówił. Pan premier Donaldowski mówił. Ci ludzie tak zarabiają po 1200 zł miesięcznie. Trzeba rozumieć trochę empatii. Proszę dalej, tak. Proszę dalej, ja tam nie jestem. Proszę dalej. Proszę dalej mówić. Wstyd. Możemy jeszcze raz miał okazję w takim razie Telewizji Polskiej prosić na gorąco pani skąpię, co teraz się dzieje jeszcze właśnie kasują premier, prezydenta i przed Sejmem. W to, że ci ludzie tam są, niektórzy pod wpływem alkoholu, że mówią bardzo brzydkie wyrazy, że plują, pokazują palce. A kogo pani widziała pod wpływem alkoholu? Dokładnie, kogo pani kogo widziała? Kogo pani widziała pod wpływem alkoholu? Ja nie znam tych ludzi. Ale bo ja tam byłam i nie widziałam nikogo pod wpływem alkoholu. Przepraszam bardzo. Ludzie domagają się prawdziwego, trochę, normalnego życia w tym kraju. Normalności. I mnie oburza nawet nie to, że ci ludzie się tak proszę mnie nie nie zasłaniam kamery. Proszę się nie pchać. No co pan robi? Chcę normalnie pracować. Ja też pracuję normalnie. Bardzo mnie to oburza. Nie podeszli, pochwalili za to zachowanie. Jak mamy wymagać parlamentarnego zachowania, skoro posłowie idą i są przeszczęśliwi, że tam, na tej, tam za tymi bramkami dzieją się takie niestosowne. Ale przed chwilą poseł Niesiołowski zaatakował fizycznie mnie pani, i kamerę. Pani kolega partyjny. I to jest parlamentarne według pani poseł. Ja nie odpowiadam za innych posłów i za to, co się tam działo. Mnie ale nie chciano pani wypuścić. Odpowiedzialność rzucić na ludzi za tego kordonu. Nie, ja mam pretensje do posłów, którzy akceptują tego typu zachowania, więc proszę mi nie wmawiać. Ale są posłowie, którzy inicjują takie zachowania. Dziękuję bardzo.